Ciekawi mnie ten gość. Ten gość ma coś. Specjalista od polskich rytuałów. Ma na koncie chrzciny, chrzest, też ma cichą noc na koncie. Czy ten wywiad będzie głęboki jak woda i wielki jak woda? Zobaczymy. Dziś u mnie aktor Tomasz Szuchart. Dzień dobry, cześć. Witam serdecznie. Cześć, dzień dobry Tomku. Tomek, skąd ty jesteś? Skąd ja jestem? Ja jestem ze wsi popegeerowskiej, ze wsi spod Gdańska, czy pod Trzewa, albo spod Starogardu Gdańskiego, bo to w trójkącie leży miejscowość Sobowic. Urodziłem się w Starogardzie Gdańskim. Chodziłem do liceum do Gdańska. A słuchaj, jakbyś na przykład, no nie wiem, zaprosił mnie w swoje rodzinne strony, miałbym tam do ciebie przyjechać, to gdzie byś mnie zaprowadził? No jest takich, no jak to na wsi, ale mamy ładne lasy. Tam są takie miejsca, gdzie można pójść. No takie przestrzenie, no. Ja zawsze, wiesz co, zazdrościłem, kurczę, takiego dzieciństwa. U mnie to były wakacje, a u ciebie wakacje to co było? To wakacje to były na co dzień. Nie, no wakacje to się śmieję, bo w sumie dwa razy pojechałem na wakacje, jeśli chodzi o wyjazd, że poza miejscowość, w której mieszkałem, to raz to był 97, to była powódź. Ja jechałem wtedy do Czech, pamiętam, na kolonie. I to była taka kolonia zorganizowana chyba przez szpital, no bo moja mama jest pielęgniarką i tam pojechaliśmy z starszą siostrą. Pamiętam, że te impulsy się nam skończyły szybko na tej karcie, czy ona się rozmagnesowała, czy coś. 97, tak, no, do budek, już tak, mogły być. Tak, 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 do budki telefoniczne. No i myśmy mieli jakąś kartę z tam jakimiś impulsami, ale pamiętam, że one chyba albo się szybko straciły, albo myśmy oszczędzali. No w pewnym momencie przestaliśmy się odzywać po prostu. Jak wróciliśmy, oczywiście nie mieliśmy żadnego pojęcia, że jest jakaś powódź, ale jak wróciliśmy, to matka była przerażona, bo mówi, że w Czechach cały Dolny Śląsk, wszystko jest zalane, a wy żyjecie. Też dziwne czasy, że rodzice nie wiedzieli w ogóle, gdzie są dzieci, no ale... No właśnie, tak było. No, gdzieś tam oglądałem jakiś stand-up, że kiedyś, żeby się spotkać z Piotrkiem, to mogłeś przyjść do domu, mama ci powiedziała, że on poszedł i co najwyżej znaleźć kierunek, w którym poszedł Piotr. Tak, tak, tak. I to tak, wszystko. Tak, słuchaj, ale to znaczy, że w 97 roku przejechałeś przez plan filmu, w którym miałeś zagrać parę dziesiąt lat później. No tak, tak, tak. No trochę tak, ale już nie miałem absolutnie świadomości. A wtedy też nawet nie miałem chyba świadomości, że będę aktorem, bo w planach miałem bycie oficerem policji. Taki miałem plan przez pół życia. Oficer policji? Tak. Dlaczego? Tak, ale co, jakiś wujek był? Nie, nikt nie był w domu. Nie wiem, taki miałem, że nie wiem, dochodzeniówka, że jakieś właśnie sprawy kryminalne, że coś tam jakieś. Jakiś miałem taki wkręt i to długi. Aż do liceum de facto myślałem o tej policji. A w liceum to mi taki mój nauczyciel z poprzedniej jeszcze szkoły, historyk, mi powiedział, że może bym spróbował do szkoły teatralnej, no i tak się udało. Zawsze się pojawia ktoś taki w pewnym momencie, prawda, jakiś, nie wiem, no, na przykład jeden, który wierzy, może w siebie więcej wierzyło, bo nie wiem, jakie miałeś oceny. Dobre miałeś te oceny, czy jakby, no, ja rokowałeś, jak to się mówi? Generalnie uczyłem się w miarę dobrze. Tak jak pamiętam, to dobrze, dobrze. Tam w liceum trochę, no miałem trudną szkołę, więc tam już trochę inaczej to liceum też, ale tak, no Stachu mi się pojawił dość wcześnie, bo w mojej wiosce on był historykiem, był potem moim wychowawcą i miałem takie poczucie, że w bibliotece nie ma tylu książek fajnych, co u niego w domu. On miał bardzo dużo książek, płyt, VHS-ów, więc ja tam się zaraziłem trochę sztuką. No, no tak, ale wiesz co, jak ktoś ci zasugerował taki, no, zawód, aktor, to jednak musiał mieć jakieś przesłanki. Czyli co, na przykład recytowałeś, jeździłeś na jakieś takie, bo to zawsze, prawda, taka ścieżka. Takie, wiesz, 3 maja, 11 listopada, na takiej zasadzie. A pamiętasz coś o jakichś Jutrzenkach Swobody albo... A nie, no, ja pamiętam, nie, no, dużo pamiętam różnych takich z tamtych czasów, ale wiem, że kiedyś zrobiliśmy konkurencyjne na 11 listopada. W szkole było wiadomo te takie bogobojne i bogoojczyźniane teksty, a my pamiętam zrobiliśmy takie alternatywne obchody 11 listopada. Wiesz, to dopiero od 7 lat można było je obchodzić, bo była komuna, więc jakby to jeszcze było, wiesz, tak na fali. I tam był Gminny Ośrodek Kultury, w którym pamiętam rapowaliśmy o STR-a Kochana Polsko. I to mogło być obrazoburcze dla niektórych. To było tak. No tam były przekleństwa, które jechaliśmy. No. Zresztą z moim 3 lata młodszym bratem, więc było bardzo śmiesznie. No. To były początki rapu dla nas. W sensie to też potem się odezwało we mnie, kiedy miałem film o Jesteś Bogiem, taką magiką. O, paktofonice. Ale to możesz nazwać ten film przełomem, czy...
Ja nie wiem, czy przełomy, bo de facto zawsze uważam, że pierwszym filmem no, był Chrzest Marcina Wrony, ale to było tak, ja to bym nazwał utwierdzenie. Utwierdzenie, że może zdolny, bo tak poszło po chrzcie, że może zdolny, na chrzcin, a jesteś Bogiem, to utwierdziło. No. Słuchaj, no właśnie, a jak ty jest, czy jesteś takim typem, który jak reaguje na tak zwane zaszczyty, czy na przykład nawet na określenie, że może zdolny, bo na przykład może zdolny, to nie jeden by powiedział, kurczę, jak to znaczy może, że bardzo zdolny. Jak w ogóle reagujesz na takie, wiesz, na przykład jakieś łatki bądź pochwały, czy jesteś podejrzliwy wobec nich, czy jakoś tak naturalnie? Przez pół życia byłem, znaczy tak naprawdę od paru lat, od trzech, to może trzech lat, to ile jestem w terapii? Trzy lata. Od trzech lat. Terapia jednak, pogadamy o tym, od dobrze. Od trzech lat uczę się przyjmować komplementy przede wszystkim i uczę się asertywności, czy coś, czego w ogóle nie funkcjonowało, bo brak wiary w siebie wyniosłem mocno z tam, skąd pochodzę. Taki, no może nawet to nie jest taki... Na zewnątrz nigdy tego braku wiary nie było widać i myślę, że jakby ktoś zapytał, to by tego nawet nie wiedział, ale ja dobrze wiem, co przeżywałem, kiedy słuchałem komplementów albo kiedy, nawet kiedy odbierałem nagrodę w Gdyni właśnie za chrzest, to pamiętam, właśnie, że mi tak latała noga. Pierwsza twoja, tak? Tak. I to był tak latała mi noga, że ja nie pamiętam dokładnie, co ja mówiłem, natomiast wszyscy, którzy to widzieli, mówili, kurczę, wyszedł pewny siebie tego, ja tego nie pamiętam. Tu nawet pewny siebie, ale noga, nie, noga, tylko noga nie była za bardzo noga, pewna. Noga i umysł, bo ja nawet nie wiem, co mówiłem, nie? A to jest najlepsze, że... A powiedz mi, ale właśnie to taki, bo jestem ciekaw, no nie chcę tam, wiesz, no terapia to już jakby za nią płacisz i to twoja ścieżka, no tam chodź, jakby wiadomo. Moja ścieżka kariery. Ja dopiero 3 lata, ja 10, więc jakby wiesz. No. Natomiast chcę powiedzieć, że czy to dlatego, że może mała miejscowość, coś takiego, czy jakby taki może lęk, że jednak trochę jesteś skazany na jakąś... Taką, nie powiem, że porażkę, ale czasami, wiesz, no tacy ludzie dostają tak jakby na samym początku strzał. Nie wiem, z czego to wynikało. Ja miałem takie znaczy ja się wstydziłem pochodzenia. Jak pamiętam, do liceum, do Gdańska poszedłem, to tak wszyscy moi koledzy byli praktycznie, no chyba poza jedną koleżanką w klasie mieliśmy wszystkich gdańszczan. No jeden, a nie, tam może jeszcze Strzewa, no jeden był Strzewa, no i Starogard Gdański, no ale z miast albo, tak, albo dużych miast, a tak ze wsi, no to ja byłem i był jakiś taki kompleks chyba tego, że tam nie do końca też w szkole mieliśmy dokładnie to, co wszyscy w liceum. W sensie ci co z Gdańska mieli trochę więcej materiału, miałem takie poczucie, że ja czegoś w ogóle nie wiedziałem na przykład. No był taki kompleks tej... Więc co mówiłeś na przykład, że nie jesteś Sobowidza, tylko ze Starogardu Gdańskiego, czy twardo? Taki etap tak miałem później, nie? Później miałem, czyli jak poszedłem do szkoły teatralnej, nie? To miałem taki, że no jestem raczej, mówiłem, Gdańsk. W sensie nie dodawałem okolice, tylko tak. Gdańsk, no bo szkołę skończyłem w Gdańsku, liceum w sensie i tak jakoś, no musiałem do tego też dojrzeć, nie? Bo potem się okazało, że to jest twój największy atut, skąd pochodzisz, nie? Tak. Że tak naprawdę to cię wyróżnia i to powoduje, że no w tym zawodzie nikt nie chce być, no to teraz nawet dziewczyny się te, mówię, celebrytki bardziej, przecież jak się denerwują, że mają tą samą sukienkę. Jak czasem przyjdą na event i się okazuje, że w tym samym sklepie się zaopatrzyły. Czy rozumiem, że Tomek, jakbyś tutaj ktoś przyszedł i na przykład ktoś tutaj od nas w bluzie taki jak masz, to jakby nie wyszedłbyś, tak? Teraz już wiem, że to już jest za mną, ale wtedy rzeczywiście myślałem, że lepiej być takim jak wszyscy. Tak. A potem się okazało, że lepiej właśnie być innym niż wszyscy, a to robiło między innymi moje pochodzenie, no bo nikt nie mieszkał w takiej dokładnie wiosce, w takim miejscu jak ja, w takim popegeerowskim miejscu gdzieś tam na mapie Polski. No to było to, ten cały, to wszystko, co stamtąd zdobyłem, no to potem mogłem sobie powkładać, nie? Do ról i do takich różnych rzeczy. No i wkładasz, i to widać. I wkładam i no, mówią, właśnie, że widać. O rolach zaraz porozmawiamy, natomiast chciałem jeszcze się spytać tu szkołę krakowską, że czy było tak na przykład, że w tej szkole krakowskiej, czy tak jak właśnie no, ten chłopak, jak powiedziałeś, z tej wioski popegeerowskiej, czy na przykład miałeś w sobie coś takiego, że ja im coś udowodnię, czy raczej nie? Czy... No to tutaj jest drugi temat, bo znaczy w sumie długi, ale może go skrócę, no bo w niedawnym czasie... Możesz go wydłużyć. Ale było w niedawnym czasie takie akcje około mobbingowe o szkołach teatralnych, że była przemocowa sytuacja, w ogóle tak, przemoc tak. jako taka. No, dużo się mówiło, dużo było sprawie, tak. Wszystkie szkoły były prześwietlane. I to jest teraz tak, że z mojej perspektywy
Oczywiście dziś, no każda przemoc jest zła, to w ogóle nie ma dyskusji. Natomiast jeśli chodzi o przemoc w szkole teatralnej, to ja nie miałem pojęcia, że to jest. Ponieważ jako chłopak z podwórka, ja nie wiedziałem, że to jest przemoc na przykład, nie? Że takie ty myślałeś, że to jest naturalny sposób tak, no jak po prostu załatwiania jak spraw. Jak ktoś do ciebie klął i mówił, że jesteś beznadziejny, no to było w takim zasadzie... No okej, nie? I wtedy właśnie się charakter mój gdzieś tam zaczął kształtować, kiedy zacząłem mówić na to, no to ja ci udowodnię, aha, że nie jestem, nie? Znaczy i moja reakcja na te przemoc była cholera, tylko no, taka, motywowała cię, tak? Ona mnie motywowała, powiedzieć... trochę tak można powiedzieć, nie? I aha, dopiero później, po latach, jak się dowiedziałem, że nie wszystkich motywowała to raz, no że właśnie parę osób pozamykała, że w ogóle ona funkcjonowała tak powszechnie jako... No, dla mnie tak, to nie było po prostu zauważalne, nie? Na podwórku mam w ogóle poczucie, że podwórka w ogóle były przemocowe. Przecież no zawsze się ktoś z kimś bił. No my się tłukliśmy sobie z ulicami, no, z podwórkami, szkoły. Tak. W szkołach sobą, był zawsze ktoś, tak, kto bił wszystkich, nie wiadomo za co. Więc jakby to było tak naturalne, że ja w ogóle nie traktowałem tego jak przemoc, nie? Ale jeszcze dodatkowo do tego można dołożyć inną rzecz, że jak już wyszła sprawa szkół teatralnych i przemocy, to kiedyś a propos polskich świąt, na własnej wigilii w domu też poruszyłem, ktoś poruszył temat, mówi, no a jak to tam w tych waszych szkołach było, no bo tam podobno jakaś przemoc. Teraz, tam... niedawno, tak? Tak, no i ja powiedziałem, no na przykład. No i dałem tam jakiś przykład. No i się pamiętam, że zdziwiono mnie w domu i to była przemoc. I ktoś zaczął wymieniać w swoich zakładach pracy, bo ja jestem jedyną osobą z tak artystycznych. Każdy pracuje w normalnych pracach, w sensie tak, od rana do wieczora i mówi, że tam przemoc jest powszechniejsza i mocniejsza nawet, nie? Znaczy, bo jak oni zaczęli wyrzucać swoje przykłady na to, to ja mówię, no to aż tak nie było, nie? Ja mówię, czyli to też jest takie, dużo zaczęto o tym mówić, więc wszystko zrzucono na szkoły teatralne i teraz, że wśród artystów... Wiesz co, może artyści mają, prawo głosu, częściej mają tu taką tubę do wygłaszania. Ale też jesteśmy tego pierwsi, też którzy przepracowują te rzeczy i potem potrafią to wypowiedzieć. A przez to, że wypowiedzieć, no to się przyznać, że była. A inne zawody się do tego nie przyznają, że tam jest. I dlatego wszystko zeszło na szkoły teatralne, a prawda jest taka, że to jest ogólnopolska sytuacja, a nie i ogólnozawodowa, nie? Słuchaj, ale to, kurczę, to można śmiało powiedzieć, że Polska powinna iść do psychoterapii. No trochę tak. Znaczy przede nadaje wszystkim się powinna iść Rosja, a potem Polska. Tak. Kurde, to tak. No, no właśnie, no. Chociaż może, wiesz, no dobra. Słuchaj, wiesz co, bo to jest tak, to jest niesamowite właśnie, co o tym powiedziałeś a propos tak profesorów i że na przykład to by się wydawało, że to jest normalny sposób załatwiania pewnych spraw, prawda, że tak jest, że jest taka trochę relacja przemocowa, że ktoś do kogoś komuś każe, kto może powie do ciebie ty leszczu albo do niczego się nie nadajesz. Ja też miałem właśnie jakiegoś, wiesz, wspaniałą postać w moim życiu. Mnie się wydawała, wiesz, to znaczy ktoś, kto był jakąś tam magiem mojej młodości, a nagle się okazało, właśnie nauczyciel, że moi koledzy patrzyli na to zupełnie inaczej. Tak. Ja mówię, słuchaj, ja się cieszyłem, że on się śmieje z mojego wypracowania, bo mnie to motywowało. A oni mówili, stary, ja nie mogłem przez niego spać, bo on jak mi napisał uwagę, że tam idź się wygalopuj, to mnie to przerażało, ja się bałem iść do szkoły, a mnie z kolei to motywowało, wiesz. No właśnie, no więc na każdego to różnie działało, chociaż teraz wiem też, że gdybym spotykał się z czymś innym, może też by mnie motywowało, ale w inny sposób. Tak, tak. Nie? Dlatego nie, wiesz, ja po prostu sobie umiałem z tym radzić, ale to nie było potrzebne. No, absolutnie nie było potrzebne. Ale wiadomo, że jest to zło, wiadomo, że jest to słabe i że dobrze się o tym mówi. Najczęściej to jest pokazywanie własnych słabości. Znaczy sam czujesz się niepewnie, więc atakujesz kogoś. No, słabszego jeszcze kogoś, no bo student jest słabszy z tej perspektywy, że musi dostać to zaliczenie, że on jest w potrzebie. Tak? Potrzebuje piątki, potrzebuje zaliczenia, żeby dostać, tak jak w moim przypadku, chociażby jakieś stypendium, żeby móc dalej studiować, no chociażby. Nie? A czemu rzekłeś ich, słuchaj, w szkole teatralnej? Bo często jest tak, że... bo ty krakowską kończyłeś, tak, prawda? Tak, że w szkole teatralnej jakoś tak się mianuje na typa, prawda? Czyli mianuje na typa, którego będziesz grał, prawda? Tam, nie wiem, są jacyś amanci, naturalesi, są jacyś tam, wiesz, od bólu, są od rozśmieszania, wiesz? Miałeś jakieś taką, nie wiem, swoją szufladkę, czy może łatkę?
Ja nie wiem, ja sobie sam na własne potrzeby powiedziałem, że ja jestem, ja na pierwszym roku miałem etiudę, którą sobie sam wymyśliłem, ptaka ze złamanym skrzydłem. Nie wiadomo, co to było, ale to była jakaś taka próba... No, cierpiący ptasiek. Taki cierpiący ptasiek. I ja sobie na tą potrzebę wymyśliłem trochę siebie, że ja taki, że ja takie bym wolał rolę grać. Ale tutaj akurat to jest ciekawe, no bo te szufladki, one oczywiście nie zapadają na każdym i nie zawsze. Ale ja się cieszyłem, że na mnie jedna na przykład nie zapadła, czyli Amanta. Bo było, miałem kolegę w grupie, który po prostu miał bardziej może aparycję, też nie wiem, postawiony fajny, niski głos. I takie miałem poczucie, że on dostawał najbardziej niewdzięczne zadania w szkole. Bo ja uważam, że jeżeli grasz w Romeo i Julię Romea, to jest najbardziej niewdzięczna rola, no bo tylko chodzisz, cierpisz i wydaje ci się, że... Lepiej zagrać tych miłość, naokoło, no, nawet Julię, prawda? Już dokładnie Julię. Ja już się śmiałem, bo ja właśnie Merkucja, Tybalta, ja mówię, no to są role, no bo tam jest i śmiesznie, i straszno. Ale patrz, ale zagrałeś Bodo, czyli jednak kogoś, kto... No tak, tak, ale to po latach. I to ktoś wymyślił, że tak mogłoby być, nie? Że tak mogłoby to wyglądać, że taki Amant. Ja się zawsze śmieję, że jeżeli ktoś mnie jako Amanta, no to wtedy zawsze mówię, że to jest taka kara, jaki kraj, taki Amant. Słuchaj, jak myślisz o filmie Jestem Bogiem, filmie o legendarnej, o legendzie hip-hopu Paktofonice? No, wielki film i na przykład film, który wstrząsnął wieloma osobami. Moja żona do dziś go nie jest w stanie obejrzeć do końca. Zawsze się denerwuje w połowie, mówi nie, ja już nie mogę oglądać. Jak myślisz o tym filmie po latach? Znaczy dla mnie to była jedna z największych przygód, które odbyłem, bo Chrzest, czyli mój pierwszy film, to był taki, ja z łapanki wzięty po szkole teatralnej, wszystko dla mnie było nowe, kamera, ta cała anturaż, to uczenie się tego tekstu, pracowanie nad rolą, ja tego też do końca nie pamiętam. To nie było świadome, to było trochę na dzikusa. A w Jesteś Bogiem, Leszek Dawid tam... Poprosiliśmy go, żeby nam zorganizował praktycznie przeniesienie się w lata tam te 98, 9, tak, tak. 2000, to dostaliśmy komputer z Windowsem 9.5, dyskietki 3,5 cala. Był gdzieś tam i oni to znaleźli działający. Dostaliśmy te dyskietki 3,5 cala, zaczęliśmy się znowu bawić. Dostaliśmy od chłopaków, tam od Fokusa, Rahima, dostaliśmy informacje, na czym oni tam początkowo pracowali, więc ściągnęliśmy taki program, tak. Więc sobie to wgraliśmy i myśmy spędzili praktycznie no, takie półtora miesiąca, dwa miesiące w pokoju na Pradze. Chłopaki przyjeżdżali z Krakowa, bo byli niżej ode mnie w szkole. A ja już do mojego mieszkania na Pradze, który wynajmowałem. Czyli mówisz o Dawidzie Ogrodniku i o Marcinie Kowalczyku. Oni przyjeżdżali do mnie. Ja mieszkałem w tym czasie już na Pradze z moimi dwoma kumplami ze szkoły jeszcze z mojego roku. No i przyjeżdżali tam i tam normalnie mieliśmy takie sobie próby, ale że bez Leszka sami sobie tak kombinowaliśmy. I to była pod tym względem niesamowita przygoda, no bo nikt nie dał nam takich warunków, nie? Że mogliśmy sobie dwa miesiące po prostu pobyć tymi postaciami. No dzisiaj nie wyobrażam sobie. A co, mieszkaliście tam, spaliście, budziliście się jako postaci? Nie. Tak, jako postaci pisaliśmy teksty na przykład. Tak? No zaczęliśmy się, znaczy pisaliśmy, mówimy, no to może popiszemy sobie parę piosenek, nie? No i ale poczekaj, ale teksty, ale w ogóle jakieś już swoje, tak? Swoje, ale bazujące nie, na... Ale swoje nie jako Tomek, tylko jako Fokus. A, okej, okay. Czyli rozumiem, że napisaliście Paktofonice nowe kawałki, tak? Trochę tak. Kurczę, może oczywiście... powinniście to wydać. Nie. Początki to były bardzo trudne, pamiętam, to było takie toporne wszystko. Oczywiście to było daleko od Fokusa i daleko od Rahima, ale zabawa była taka przednia. No zresztą później Marcin Kowalczyk, który grał Magika, on sfinalizował jedną piosenkę. Niezła piosenka i jakby ktoś tak posłuchał z boku, można by to nawet przypisać Magikowi, nie? W sensie, tak. Że to już zaczęło przybierać taką formę, że zaczynamy trochę ich udawać, nie? Tak. No, więc to było spoko. Ja pamiętam, jak pojechałem na pierwszą próbę, znaczy taką, że Leszek Dawid mnie zabrał na koncert hip-hopowy, do Krakowa zresztą, i chłopaki nie mogli przyjechać, znaczy Dawid chyba nie był jeszcze wybrany, a Marcin nie mógł. I ja pojechałem tam sam. No bo będzie Paktofonika, ale konkretnie no Pocahontas oni tam grali w tym swoim nowym składzie. No i oni tam będą grali, więc może byś ich poznał. Pierwszy raz, pierwsze spotkanie, więc było bardzo ciekawie. I Leszek tak mnie wprowadził i powiedział nara! I się zwinął. I Leszek ich znał już, a ja nie znałem nikogo. No i pierwsze co, no znaczy nara na zasadzie, że
to on będzie grał Focusa i coś tam. No i Wojtek tak stanął. No i zaczął mówić... Czyli Focus, tak. Focus spotkał tak, swojego młodszego tak, Focusa, proszę. Focus tak na mnie spojrzał i... Sfokusował mówi, się na to. Trochę sfokusował i powiedział, cześć Wojtek, cześć, będziesz, rozumiem, nie grał, nie? A ja nie wiem, czy ze stresu, czy z głupawy, czy... No na pewno ze stresu. Absolutnie w to wszedłem i mówię, no cześć. I on tak spojrzał i mówi... A, no to już wiem, dlaczego mnie ciebie wybrali. I ja sobie mówię, kurna, że się trochę wkopałem, bo teraz będę musiał cały czas tak mówić. Nie, nie mogę normalnie zaśmiać, tylko się śmiałem nisko. Nie? Ale no tak, to była śmieszna taka zajawka. No i poznałem chłopaków, oni byli bardzo też zaangażowani, pomocni, super. Słuchaj, ale jaki był odbiór tego filmu? No wiesz, genialny, że artystycznie tak, ale też sobie zastanawiam, wiesz, dla tego pokolenia, czy spotykałeś tych ludzi? W ogóle jak oni to odebrali? Na przykład ci, no... Ja myślę, że na Śląsku był, w ogóle na Śląsku to był bardzo pozytywny odbiór, ale to też to już w trakcie realizacji, jak pamiętam w Spodku mieliśmy ten ostatni koncert, próbowali odtworzyć, no to chłopaki Focus z Rahimem postanowili zrobić koncert, żeby na ten koncert zachęcić ludzi i my... Bo on jest tam, prawda? Tak, no i tak, my w przerwie między tym koncertem, znaczy w trakcie koncertu nagraliśmy jedną ze scen, tam trzy razy oni robili przerwę, żebyśmy ten sam kawałek zapętlili, no i ci ludzie pamiętam, że tam 5000 osób dali ograniczenie do Spodka, bo więcej się nie dało też zawiadywać przed kamerą, nie? Bo 5000 osób to jest dużo osób, więc oni dali w 5000 osób i to w jeden dzień się wyprzedało, nie? Znaczy jeden dzień się zadeklarowało 5000 osób, które powiedziały, że przyjdą i że chętnie w tym pouczestniczą i oni musieli zamknąć listy po dobie, nie? Żeby tam w ogóle móc robić te zdjęcia, więc pod tym względem to bardzo pozytywnie, ale ja byłem wtedy w teatrze już, w Teatrze Jaracza w Łodzi i tam takiego kolegę miałem, który był z Tychów tak. Się mówi, z Tychów, starszy trochę ode mnie i on właśnie był długi czas, nie był na tym filmie, mówił, że nie miał takiej odwagi, że premiera, ale mówi, no w końcu muszę iść. I no to był już... też fanem Paktofoniki. Był fanem, tak. Ale to też jego czasy, nie? Ta, i takie jego czasy, młodość, aha. I coś tam. I mówi, że kurde, wiesz co, nie mam tej odwagi, no ale już zaczęło z kin schodzić, nie? Coraz mniej w kinach było i w pewnym momencie w kinie Ars w Krakowie jeszcze był wyświetlany. I on tam poszedł, nie wiem, chyba kino w ogóle już nie istnieje, ale on do tego kina poszedł i on mi po prostu bilet z podpisem wysłał, oprawił mi w taką antyramkę i w ogóle powiedział, że to było niesamowite przeżycie, ale zadzwonił do mnie, ten bilet mi dał później, ale zadzwonił do mnie świeżo po seansie i praktycznie 5 minut chyba się nie odzywał, nie? Taki po prostu, stary, to co zrobiliście, to było coś niesamowitego, nie? Dla mnie to było... Tamte czasy, nie? To się tam przeniosłem, nie? Co, ja nie słuchałem Paktofoniki, potem słuchałem gdzieś tam, wiesz, no innej muzyki, no słuchałem raczej rocka i to jakiejś takiej alternatywnej muzyki, ale mimo to, jak zobaczyłem ten film, to ja sobie, wiesz, przypomniałem te bloki, te sytuacje, nawet, wiesz, jak miałem tam znajomych, czy wiesz, tak wchodzisz w to i tak to czujesz, jednocześnie jakiś taki ból, wiesz, że cały czas masz wrażenie, że, wiesz w jakim kierunku to zmierza, może to jest, że my tam mamy, prawda, wiedzę, że trochę w kierunku jakiejś takiej destrukcji. To jest straszne, no, ale to, wiesz, to... Ale on też chyba nawet hip-hopu nie słuchał specjalnie, ale po prostu był wzruszony czasami. Mu się te czasy przypomniały, nie? Mhm. Te dokładnie, bo to jest teraz już absurd, jak nawet mojej córce, ja mam 6-letnią córkę, by jej tłumaczyć, czym jest domofon, albo już nawet, tam nie mówiąc właśnie, że się ktoś umawia z kimś właśnie, że krzyczy na piłkę, czy coś. To są, będą już absurdy, nie? No już dzisiaj... Moja mama zawsze mówiła, nie drzyj się pod blokiem. Co prawda ja byłem z takiego małego, ale zawsze Paweł, właśnie tak, Paweł, proszę cię, Szymon. Tam jakaś pani do mnie dzwoni, że po prostu, wiesz, wystraszyłeś, oborano nagle, wiesz, na całą klatkę. Słuchaj, chciałem porozmawiać z tobą o chrzcinach, bo masz nominację za chrzciny. Tak. Do Polskich Orłów, Orłów. Właśnie, do Orłów. Kasia Figura też... Będzie sukces? Myślisz, że... Znaczy już jest sukces, fajny film, ale czy będą te nagrody? No. No myślę, że z naszej tam ekipy, która jest nominowana, tam nie wiem, czy 6 czy 7 nominacji jest, co jest i tak wielkim sukcesem, bo Chrzciny przede wszystkim jest tragikomedia i to już jest w Polsce różnie
Raczej ludzie lubią artystyczne, znaczy szczególnie branża lubi artystyczne takie wyrażanie, dramatyczne wyrażanie różnych rzeczy i opowieści dramatyczne, a takie komedie, no do Gdyni na przykład na festiwal się nawet nie załapał film, no tak, co było bardzo dziwne. Bo film uważam dobry, natomiast jeśli bym tak obstawiać, no myślę, że Kasia mogłaby mieć duże szanse. Ja absolutnie wiem, że nie mam, raczej mam zerowe szanse na nagrodę. Myślę, że ani Irek Czop się, ani Dawid Ogrodnik nie obrażą, że ja tam jestem wśród faworytów, upatruję Jacka Bellera albo innych ludzi. Albo Piotrka Trojana i obydwu kibicuję. Johnny z kolei, tak, no, to są dobre filmy, prawda? Tak, i myślę, że między tą dwójką powinno się to rozstrzygnąć. Ja, a że obydwu po prostu bardzo lubię, cenię i się kumplujemy, więc tym bardziej miło mi po prostu być w tym gronie. No, to jest super. Nie, fajnie o tym mówisz, bo wiesz, bo ja znam na przykład ludzi, bo z jakichś tam czasów, nie wiem, zamieszłych, jakieś tam, wiesz, historie, te nagrody, one budzą, wiesz, czasami duże emocje. Na przykład znałem ludzi, którzy się dowiadywali, czy wygrają, i jak nie wygrają, to w ogóle na przykład nie przychodzili na uroczystość. A, no bardziej mówię może z branży telewizyjnej, jakiś ja tam, też. Wiesz, znasz takich ludzi? Ja tak? Się nie wybieram, no. Ale poczekaj, żeby co? Żeby nie poczuć jakiejś takiej goryczy, czy nie, czy... Pewnie też, nie? Znaczy, ale fajnie, że o tym mówisz, bo znaczy, to wiesz... Pewnie też, no bo to na pewno jest trochę związane z tym, że... Ale też czuję, że nie mam po co i że tej nagrody nie będzie, a przebywanie tam po prostu bez tej nagrody nie ma dla mnie też trochę sensu. Ja tą branżę lubię osobiście, osobiście każdą osobę, którą bym spotkał osobno, to bym ich uściskał. Ale jak oni są w grupie, to jest to ciężko z nimi przebywać po prostu. Ale dlaczego ciężko przebywać? Bo to jest, o Jezu, u nas się mówi, że to jest za duże stężenie ego na metr kwadratowy, nie? O Jezus. Trzeba między tym lawirować, więc ja uważam, że nie jest mi to potrzebne. Ja mam bardzo fajnie czas spędzam z córką, więc nie będę się tam... A ty masz ego? Jakie masz ego? Tomek, ja mam na pewno, od jednego, no, ja mam od 1 do 10. Od 1 do 10. Ja też mam od 1 do 10. Ale poczekaj, no to powiedz ile? Ale to już myślałem, że to już jest odpowiedź. Ale nie. Ja mówię od 1 do 10 znak zapytania. Jak byś ciebie wycenił? Ja myślę, że ono jest wysokie. Natomiast ono jest jeszcze niepełne, więc dałbym pewnie 8-9. A kiedy będzie pełne? A pełne będzie, kiedy w siebie już tak do końca uwierzę, to pewnie będzie pełne. Ja teraz też o ego też trzeba trochę podyskutować, jeżeli chodzi o to, czym ono de facto jest, bo... Ono, jeśli jest tylko egocentryzmem i takim zwracaniem na siebie, no to i narcyzmem, no to rzeczywiście to takie małe ego, nie? Ale takie ego... I też myślę, że ja wtedy mam mniejsze to ego, ale takie ego właśnie pozwalające cię pchać do przodu, tak. Pełne wiary w siebie, no ego jako greckie ja i to tak. Takie, no to wtedy 100%, nie? Albo staram się do niego zbliżać do 100%, no więc to tak, tak. Ale słuchaj, mówisz gdzieś, że mam listę osób, z którymi nie wejdę we współpracę. No tak, już po tych paru latach nie mam dużo takich nieudanych kompletnie rzeczy, ale mam takich spotkań, które na przykład bym nie chciał powtarzać, nie? I to nie jest kwestia tytułu filmów, czy na przykład typu kina, tylko osób po prostu, tak? Osób, absolutnie osób. Typ kina to w ogóle, u nas to raczkuje, nie? Takie no właśnie. Kino gatunkowe w ogóle, nie? Znaczy dla mnie, ja uważam, że przede mną jest jeszcze super thriller, przede mną jest horror, którym kiedyś może bym chciał spróbować. Znaczy ja, jeżeli gatunki by do nas dotarły i one by były w końcu tak realizowane dobrze, tak jak wiele rodzajów kina, które potrafimy dobrze robić, to w każdą bym chciał wejść. Ale wiesz, powoli już wchodzi, wiesz, pełną gębą zombie. Także wiesz, no jakby no, na razie, wiesz, no, już w Stanach jakby tych zombie to już nawet trochę mają za dużo, więc już do innych krajów po prostu one przyjeżdżają. No dlatego teraz wielki szał, bo w The Last of Us para gejów była w trzecim odcinku. Ten film, który jest zrobiony na podstawie gry. I teraz bardzo, i nagle wszyscy się ożywili, bo nagle coś w historii o zombie da się powiedzieć
na nowo jeszcze, nie? No więc tak, bo jeszcze trochę... w zombie nie było, bo na ogół... Tak, tak, nie było. Znaczy ja wiesz tego bo fenomenu... Były wcześniej, bo przed taką rewolucją, że tak powiem... drugą rewolucją seksualną, że tak powiem, że no jednak tak. istnieje również homoseksualizm i nagle, o kurczę, to i że nie... nawet para zombie, dopóki tak. się nie zjedzą, mogą wyznać sobie miłość, to prawda? Tak. Tam nie para jest... jednopłciowa, tak, tak? Tak, no myślę, że tak, że... Więc ja na gatunki się w ogóle nie wypinam i uważam, że to przede mną, bo nawet chciałbym spróbować, ale osoby, które tworzą... Na szczęście wielu już jest po prostu naturalnym, selekcją naturalną usuniętych. Też przemocowców oraz... Przemocowców. Chamów. Znaczy chamów. Nawet nie przemocowców, bo jeśli chodzi o... Znaczy przemocowców dla innych. Dla mnie to żadna przemoc, znaczy mnie myślę, że nie są w stanie przemocowcy ale innych, złamać, tak. ale po prostu chamów, nie? Dla mnie ja takiego przemocowca, takiego chama traktuję raczej. Ja już z łączki telewizyjnej to też już paru takich wiem, że gdzieś poszło na jakąś boczną łączkę, tak, tak. czy tam na jakiś boczny skwerek. Wśród aktorów nie mam za wielu, ale też mam takie już przygody, że jakbym mógł, oczywiście to nie ode mnie zależy, bo akurat ja nie mam żadnego wpływu na obsadę, ale mam takich dwóch aktorów, z którymi na przykład nie chciałbym się drugi raz spotkać. A kto to? W pracy. Akurat tutaj nazwiska nie chcę powiedzieć, no. chociaż ja najczęściej poruszam się wśród nazwisk, no. ale tu nie mogę, bo po prostu jest znany i nie mam z nim tego przegadane trochę, że tak powiem. A wolałbyś najpierw na przykład z nim usiąść, a miałeś tak kiedyś, że usiadłeś z kimś tak. i powiedziałeś, że to jest stary. Z wieloma osobami, coraz częściej. Nazwisk bardzo często używam w kontekstach, kiedy wiem, żebym to powiedział głośno, bez problemu, to wtedy mogę to powiedzieć, jeżeli bym powiedział tak, w twarz. Czyli najpierw byś tak. wolał obgadać, słuchaj, no to przyjdź do mnie, jak już obgadasz. Ale dobra, okay. siadasz, słuchaj, z kimś takim, no. Wiesz, ja wiem, bo to dotknęłeś pewnego tematu, który ja gdzieś tam na łączce telewizyjnej miałem, no, że ja w końcu trudny, czy nie? Później no, bo ciężko gadać. Usiadłem z kimś i powiedziałem, ty stary, nie jestem w stanie z tobą pracować, bo widzę, że ludzie przez ciebie płaczą. Aha. I dla mnie to jest strasznie ciężkie. No i ty też tak w ogóle miałeś już taką rozmowę, że z kimś usiadłeś. Miałem z jednym aktorem taką rozmowę, która może nie była, że ktoś przez niego płacze, ale powiedziałem wprost, że ja nie pozwalam sobie w taki sposób. Ale byłem starszy też, mhm. czyli nie byłem świeżo po szkole, bo kiedyś też potrafiłem przygryźć zęby. Po prostu powiedziałem, że stary, nie ze mną. Jak chcesz tak, to nie ze mną. Rób sobie to, nie wiem, w własnym ogródku. Natomiast do mnie tak się nie odzywaj. Bo nie do i mnie, to był tak. starszy kolega. Do mnie nie. Starszy o 20 lat, tak. I mówię, do mnie nie. Ja mówię, do mnie nie. I on, a on był zresztą lekko cyknięty, bo też przyszedł na plan cyknięty. I ja już miałem wtedy takie... I on i powiedziałem krótko, że po prostu... Znaczy, w żołnierskich słowach to były rozmowa Rozumiem. Bardziej. Nie wiem, czy się wystraszył, raczej wątpię, bo to taki rodzaj schamienia, że tam już nie działa na ciebie jakaś osobista obraza, ale taki może nawet szacunek na zasadzie, o, odważył się gówniarz. Wiesz, warto tak postawić granicę, tylko też nie należy robić tego w sposób agresywny, tak, asertywność. Tak, też tak. się tego uczę i się nauczyłem gdzieś tego bardzo późno, nawet czasami tego teraz żałuję, że nie wcześniej. Ale też wiem, że złego ci nie po drodze, że jakoś nie z Patrykiem. Wiesz co, z Patrykiem miałem taką sytuację, że raz dostałem propozycję zagrania roli u niego i ja wtedy odmówiłem, bo... A co to był za film? To był, kurde, no jeden z... Zagrał to Sebastian Fabiański, Cukier. I on fajnie zagrał tego on Cukiera. On fajnie zagrał tego Cukiera, zagrał. Wiem, że... Odbiło się to na nim tak, że aż poszedł do Fame MMA, wiesz. Także wiesz, cholera, nie wiem, czy wiesz, bo mogło być to tak cię obciążyć, żebyś... Obciążyć, żebym tam wyglądał, dokładnie. Wielu chłopaków też, których znam, którzy też powiedzieli, że mieli propozycję tego Cukiera, więc nie, to nie jest tak, że... To jest pierwszy, to kilka osób odmówiło, nie? Ale chodziło ci o to, że po prostu nie... on już wtedy był, on już był wtedy, bo może gdyby to był Patryk po tym pierwszym Pitbullu, gdzie tam wszyscy sukces właśnie... No to było właśnie kino gatunkowe, prawda? Dokładnie, to było... może po tym, gdyby nie zrobił później jakichś innych rzeczy, to może wtedy bym miał takie, że okej, nie? Wchodzimy we współpracę. Natomiast jakoś mi, bo on chyba Ciacho robił, tak? Ciacho? Tak, tak, tak. Chyba Ciacho, no... Coś mi tam nie pasowało po prostu. A później mi nie pasowało, bo już wyszły chyba ze dwa te takie w tym tak zwanym drugim okresie jego twórczości. No, jakiś tak, gdzie on jakby uwierzył ja i uwierzył i w ogóle poczucie, w siebie. Bo to nawet nie chodzi o... Że ja, to in, tak. ja nie mam nic do ludzi, którzy ani grają u Patryka, nie mam nic do Patryka Wegi. Mam bardziej... Przed jego takim wniebowstąpieniem, nazwijmy to, też, właśnie też, czymś takim. Tak, tak. Okres różowy albo błękitny. Tak. Ciężko, mi po prostu...
Nie wiem, mam chyba inne wyobrażenie filmu i przede wszystkim. Filmu przede wszystkim, bo mam takie poczucie, że tego filmy w pewnym momencie one zaczęły być opowiadaniem dowcipów i to jeszcze starych, takim z brodą, które już dawno wszyscy znają i one są po prostu nie są śmieszne, a on je kręci. Tak. Kręci i bez żadnego ciągu przyczynowo-skutkowego łączy, nazywając filmem. I miałem takie, sorry, ale to chyba raz przestaje być historią. Jest. I z szacunku dla... Znaczy przez szacunek może dla ludzi, którzy uważam, że filmy robią, no to nie mogę nazwać filmem. I chyba nie chcę, jeżeli dostaje nie postać, tylko dostaje jakąś wydmuszkę postaci, jakieś takie połączenie skeczy właśnie, no to mam takie poczucie, że to mi nie jest potrzebne. I miałem taki wtedy czas, że coś robiłem. Mhm. Pewnie, to nie jest też tak, że gdybym ja nie miał nic do roboty i kurna siedział na dupie i marzył o tym, żeby gdziekolwiek zagrać i by wtedy padł i to było w tamten czas, kiedy on mi zaproponował, to pewnie bym w tym zagrał. Ale wtedy też bym nie dorabiał do tego ideologii, że zagrałem dlatego, że poczułem niesamowitą przestrzeń na stworzenie jakiejś artystycznej... Tylko po prostu bym powiedział, zagrałem, bo to jest moja praca. Tak bym pewnie to nazwał, nie? Słuchaj, nie, podoba mi się, jesteś taki bardzo szczery i nazwijmy to, wiesz co, właśnie psychoterapii, to się o takich osobach mówi blisko siebie. Oj, jakbyś mojej terapeutki zapytał, czy jestem blisko siebie, to jeszcze nie. Dobra, no. To jeszcze nie. Ale no tak, staram się coraz bliżej być. A dlaczego w ogóle poszedłeś na... No właśnie dlatego, bo ja już miałem dość trochę samego siebie w tym... Też w kontekście, że ja nie potrafiłem pewnych rzeczy odmawiać, albo nawet jak odmawiałem, to ja się źle czułem z pewnymi rzeczami. Pamiętam, jak kiedyś mi taka reżyserka jedna, nie zagrałem w filmie. Ja rzadko odmawiałem na początku, bo ja po prostu nie miałem dużo propozycji. No tak. Po prostu miałem te, i te, które miałem, to brałem, nie? Tak. Ale jedna z takich propozycji, dostałem propozycję, że odmawiałem tylko komedii romantycznych. Miałem taką, nie wiem, jakoś nie czułem się w tej przestrzeni. W ogóle czułem, że to trochę nie jest mój... Romantyzm, tak, ale w domu, prawda? W domu. A teraz to w ogóle, ja też już nie jestem takim fanem romantyzmu, jak bywałem dawniej. Już wolę młodą Polskę. Ale nie, bo uważam, że to akurat duża krzywda dla Polski w ogóle, jeśli się w szkole tak chełpi, znaczy... Nie romantyzm jest krzywdą dla Polski? Promowanie takiego, romantyzmu? Tak. Kurde, ale ja zawsze byłem romantyczny. Ja też, uwielbiałem te wszystkie nieudane nasze zrywy. Ja kocham te teksty, w sensie to kunszt, który jest w opisaniu pewnych uczuć tego, to ja bardzo kocham i oczywiście dalej bym mówił te teksty, natomiast... Czyli co, więcej oświecenia altruizm, jednak? Bezsensowny altruizm oraz takie bezsensowne poświęcenia, to wszystko ogłupia naród. Ale to na dłuższą rozmowę. Dobra. Ja trochę Stefana Chwina poczytałem, tam bardzo ciekawe rzeczy powypisywał właśnie w samobójstwie altruistycznym w literaturze XIX wieku. Takie tam rzeczy, które sobie czasem czytam. Przez to, że na stos idziemy, tak. Trochę i potem jesteśmy też trochę stadni, nie? Mhm. Bo to łatwo wierzyć też stadem w coś i później to trochę zabija myślenie. Znaczy trzeba to wyważyć. Inaczej, u nas nie jest to wyważone po prostu. Jest epoka romantyzmu i ona jest przerabiana na wszystkie możliwe sposoby jako coś najpiękniejszego, a uważam, że jest dużo innej literatury. Czy że powinien się oświecenie i pozytywizm bardziej przyjąć? Absolutnie. Ja jestem fanem lalki, więc tutaj to było po romantyzmie. Słuchaj, bo właśnie mówiliśmy ten wątek, że i dlatego poszedłeś na psychoterapię, tak? Że... Tak, i na tą psychoterapię trochę tak poszedłem, żeby się do siebie dobić. Żeby zagrać w komedii romantycznej. Tak? I odmawiałem komedii romantycznych, a później... miałem pierwszy film taki, który nie był komedią romantyczną, ale miałem w nim zagrać główną rolę. Co to było? To się nazywa... Ale nie, no bo jeżeli chcę powiedzieć po tym, co dostałem w SMS-ie, to nie mogę powiedzieć. To albo jedno, albo drugie. Dobra. Albo powiem, co było w SMS-ie. Dobra, to powiedz, co albo było w powiem, SMS-ie. Co to był za film. Dobra, kurde, no teraz... Poczekaj. Co ja bym wolał? Muszę zadzwonić do asystentki, wiesz. Nie, no dobra, to weźmy ten SMS, no. Ten SMS. No dobrze, no to dostaję propozycję filmu i film główna rola. Zaczynam próbować tam z koleżanką. Ale komedia romantyczna, tak? Nie, właśnie, nie. Nie. Pierwszy film, który odmówiłem, a nie był komedią romantyczną. No i mam taką propozycję, film w głównej roli, sytuacja w zasadzie dwójkowa, damsko-męska, więc mam próby wszystkie z moją koleżanką. I kobieta reżyserka, I reżyserka kobieta i właśnie mamy...
mamy w pewnym momencie właśnie próby, jedne, drugie, trzecie. No i ja po tych próbach była przerwa typu Wigilia była chyba. Ja wróciłem do domu. I chodziłem codziennie. Ale nie była to Wigilia w sensie, że cicha noc nie, że w której grałeś. Dobra, nie. No i chodziłem na własnej Wigilii, po własnym domu rodzinnym chodziłem i miałem takie, kurde, nie, chyba tego nie chcę, no. Chyba chcę, chyba nie chcę. Tyle dylematów, że jak ja to odrzucę, czy coś, co się może zaważyć. A to, nie, to był jeden z początków, to nie miałem tam, nie wiem, to by był mój trzeci. Nie mogłeś kaprysić za bardzo. To nie było kapryszenia, ale a to było już po Jestem Bogiem? Tak. Ale to było całym sobą, że nie mogę tego wziąć, nie? No jeszcze dzwoniłem do agencki, czy tak, czy nie. Ona mówi, no nie wiem, może zdecyduję. No ale w końcu zdobyłem się na... A już były jakieś zdjęcia filmowe? Nie. Ale na razie były zaawansowane próby. No i byłem taki, że po prostu dobra, no to wysmarowałem jakiegoś takiego maila czy coś właśnie, ale bardzo w kulturalnym, jak najbardziej się zdobyłem na kulturę, żeby odmówić, argumentować, dlaczego, jak, co mi nie pasuje, dlaczego czuję, że to w ogóle nie będę ja, że to nie dla mnie i coś tam, że nie, że to gówno. To nie była taka rozmowa, nie. Po prostu kulturalnego. Ale SMS zwrotny, który otrzymałem, to był taki... No, powiem ci szczerze, że to jest grube, co napisałeś i że jeżeli tak się czujesz już wysoko, to chciałem ci powiedzieć, że wcale nie jesteś w takim miejscu, żeby tak sobie odmawiać i że jesteś trochę za szybko, żeby gwiazdożyć. O. I ja pamiętam, że ja byłem przez chwilę absolutnie załamany, nie? Tak miesiąc chodziłem z tym i mówię, kurde, ja już nic nie zagram, że ona mi w ogóle że ta reżyserka będzie kimś, kto mi tam jakieś furtki pozamyka, że ona będzie na mnie coś mówiła. Ja miałem tak, to było moje wszystko wyobraźnia, która pracowała. Ale wiesz, to w ogóle słabo, że coś takiego działa. Oczywiście ja rozumiem, że mogę być zadowolony. Ale nie było potem rozmowy jakiejś kawy, słuchaj, nie, nic. Nie, ja jeszcze się zdobyłem na SMS-a, który powiedział, że to przykro, że tak myślisz, że mam nadzieję, że jednak może jeszcze kiedyś nam przyjdzie pracować, czy coś takiego. I przyszło? Nie przyszło i też już nie przyjdzie, bo też już jest teraz, już absolutnie na czarnej liście, w sensie tego, że tak nie powinna zrobić po prostu. A, czyli ty, no ty, tak, ona cię wciągnęła wtedy, a ty już teraz. A teraz ja już wiem, żebym nawet nie chciał, ale co się okazało, że to, przede wszystkim to nie miało żadnego znaczenia. Że to było nic, że tak naprawdę nic mi nie mogło w karierze zrobić albo nie zrobić, bo... No tak. No bo... No ale wiesz, samo grożenie takie... Wiesz, trochę to działa, bo ja też takie rzeczy odczułem. Ale wiesz, jak dzisiaj właśnie i jak teraz ta terapia, mówię, bo ona też mi w tym pomogła, ta terapia, bo to z tego wyszło, że terapia mi powiedziała, że ona nie mogła mi nic zrobić i że ja w ogóle nie powinienem takich rzeczy personalnie odbierać. Ja powinien być silniejszy w takich momentach, bo i ta asertywność, ale też pewność siebie, te rzeczy, które są moimi zdobyczami z takiej terapii, to one pozwalają mi dyskutować teraz z ludźmi, powiedzieć, stary, kurczę, nie czuję tego, nie mogę w tym zagrać, tylko i wyłącznie dlatego, nie jest to, nie, że to jest złe, czy nie złe, czy nie rób tego, albo że do ciebie personalnie coś mam. Ja, mi się wydawało, że jak ja komuś odmówię, to ktoś personalnie się obrazi, że ty uważasz, że jestem gówniany, a to tak nie jest, nie? 3B5, podoba mi się to. Słuchaj, no dobra, ale teraz tak, film powstał, był sukcesem, czy nie? Oj, film nie jest dobry. Aha. Moim zdaniem nie jest dobry, ale miał pewnego rodzaju sukces, no bo w pewnych kręgach był nazwany odważnym. Więcej nie ciągnij, bo się... Nie. Czyli teraz widzisz moje oczy, cholera, nie jestem aż takim, znaczy no, oglądam, ale co by to było? I kiedy to było? Ile lat temu? A w jakim miesiącu była premiera? A ja jeszcze tutaj, i tylko inicjały, chociaż imię. No dobra, słuchaj, nie będę cię męczył. Czy na przykład o swoich filmach jesteś w stanie czasami powiedzieć, że się nie udały, albo na przykład, że można było lepiej? Absolutnie, że tak. Który na przykład? No, który na przykład teraz? Na przykład uważam, że nie do końca udał się film... Jaki on miał tytuł? Bo dzisiaj mam problem w ogóle z tytułami, w czym ja gram i z postaciami, które gram. Natomiast sportowców znam wszystkich z imienia i nazwiska. To jest niebywałe. No właśnie, ty jesteś kibicem jakimś totalnym, tak, piłka noża. Ale ja naprawdę do tego stopnia, że wiesz, etiopskie biegaczki jestem w stanie zapamiętać, a aktorki, która grała w filmie, nie jestem w stanie zapamiętać. No to podaj mi jakąś etiopską biegaczkę, która wygrała 2 lata temu bieg. Nie wiem, czy tam Tirunesh Dibaba już chyba nie biega. Teraz mnie złapałeś szybko, ale musiałbym usiąść. Ale dobrze, Tirunesh Dibaba. Tirunesh Dibaba, tak było. Pani biegająca baba, no wiemy, że... Dibaba. Dibaba. Dibaba.
Tam są siostry w ogóle, te Dibaby, więc nie, bardziej mi chodzi o to, że to był film Ach, śpi, kochanie. A, dobra. Krzysia Langa. Ja uważam, że tam nie do końca w scenariuszu się pewne rzeczy zgadzały. Zresztą siedzieliśmy trochę z Andrzejem Chyrą, bo on tam tego Mazurkiewicza grał. Ja też czuję, że ja z siebie nie dałem tam tego, co mogłem. Ja tam w ogóle się czułem powiązany jakoś tak. Nie wiem, z czego... Co znaczy powiązany? Taki skrępowany w tym tak, sensie? Trochę tak. Ja czuję, że nie tam nie płynąłem. Nie? Znaczy, są takie projekty, że ja wiem na przykład... Taki mam taką absolutną swobodę na przykład nawet do improwizacji czegoś. Pamiętam, jak to było... Niedawno, jak robiliśmy z Domalem Hiacynta na Netflix. Ja tam miałem, prawda, bardzo epizod, fajny film, tak. Ale miałem tam jakąś taką absolutną swobodę, mimo że były trudne zdjęcia, bo trzeba było się ustawiać dokładnie w ten. Czyli tobie trzeba dać trochę swobody, tak? Czasem tak, ale to nie jest do końca kwestia dania mi swobody, tylko ja sobie ją muszę dać, nie? O. Bo to nie jest kwestia, że Krzysiek Lang mi jej nie dał, tylko to kwestia, czy ja się związałem czymś. Nie wiem, czy to jakieś takie spotkanie z tym Andrzejem Chyrą znowu po jakichś tam latach, czy coś czułem, że tam we mnie nie grało i wiem, że po prostu to dało się lepiej zrobić. Nie? Słuchaj, a Wielka Woda, jak no właśnie mówisz, że lubisz popłynąć, na ile popłynąłeś w Wielkiej Wodzie? Nie wiesz, no tam... Nie, no tam... Serial Netflix opowiadający o powodzi właśnie w 97 roku w Wielkiej Wodzie we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku. Świetny tam był, film. Wiesz, tam Janek Holubek, który kocha aktorów. To jest coś pierwszego, czym się zaprasza w ogóle do projektu. On cię przytula, on jest z tobą, on w ciebie wierzy. Nie wiem, czy dlatego, że miał rodziców, aktorów, czy to, ale gdzieś ma w sobie taką niesamowite ciepło, co już daje ci bezpieczeństwo, a ten pierwszy poziom bezpieczeństwa jest ważny do tego płynięcia. No, Aga Żuleska, z którą po prostu ja się znam też trochę. Była tutaj w programie, tak opowiadała też o tym. No jest wspaniałą aktorką, ale też takim człowiekiem wspaniałym, więc to międzyujęciowe życie jest fajne. Więc nie wiem, ale wiesz, to jest bardzo ciekawa sytuacja z tą Wielką Wodą, bo dostałem przez to, że to była jednak międzynarodowa ta produkcja, no bo to ten Netflix potem na cały świat. Dostałem dużo propozycji matrymonialnych nawet od chłopaków z Brazylii. Czekaj, bo właśnie Agnieszka też mi powiedziała, że miała bardzo dużo propozycji, że zobacz jak to jest, że tutaj coś popłynęło, tu Wrocław, 97 rok, dobrze zrobione i teraz nagle cały świat, i to śmiało można powiedzieć, że cię zalewają propozycje. No. Jaki właśnie chłopcy z Brazylii, jacy? Jakieś foty były? Czy... Były jakieś, wszedłem na jakiś profil. Ładne chłopaki, no. Ale powiedzieli, że jestem handsome and sexy, a wiemy, jak wyglądam w Wielkiej Wodzie. No właśnie, bo więc w Wielkiej Wodzie sobie... grasz wice... Więc jeśli Polacy... Wice wojewodę, tak? Polacy mają cokolwiek do swojej urody, to się nie poddają, bo tam był typowy, wąsaty... Właśnie, jeszcze masz... Nalany chłop, więc tak, jakby... Ale wiesz, coś właśnie jest w tej twojej postaci niesamowitego, bo ją się ogląda. Widzisz w nim jakieś takie i zmęczenia, jednocześnie, bo ty grasz tam wicewojewodę, prawda? Mm-hmm. Który był kiedyś pankowcem. Tak, no. Tu jest ciekawa rzecz, bo na przykład moja żona powiedziała, kurde, jak on jest cholera, był kiedyś pankowcem, to nie nosiłby wąsów. Moja żona. Znaczy, no tak, to tam jakieś anarchistyczne ruchy bardziej, no więc to nie jest tam z tym punkiem do końca, nie było tak. Podookreślane. Ale może i tak, tylko że no chyba chcieliśmy pokazać przede wszystkim taką zmianę, że, tak, że pewnie ludzie się potrafią zmienić nawet w takiej kwestii. On tam jednak, chcieliśmy go utrzymać, że on jest jednak ideowym politykiem chciał zostać, no ale jak się okazuje, to nie wyszło. No tak, ale to nie wiem, bo mówiłem o tej Wielkiej Wodzie, że tam była absolutna swoboda, bo tam był i scenariusz, ale mówię, że dostałem tych propozycji matrymonialnych i tych innych i w ogóle dużo odzewu. Pisali do mnie na Messengerze prywatnie ludzie, których nie znam na przykład, ale tacy znani w Polsce, powiedzmy, różne takie nazwiska, powiedzmy... Kto? No nie wiem, no jak Marcin Meller czy coś, jakieś takie... Znaczy w sensie ja nie znam, ale że miło pisał na przykład o mnie czy coś tam. Super. I miałem takie... Kurczę, fajnie, nie? Fajnie. Ale potem któregoś dnia usiadłem sobie wieczorem i mówię, ja wiem, jakoś to trzeba podsumować tak dla siebie to całe wszystko, co się wydarzyło. I tak sobie mówię, kurde, jakie to jest dziwne, bo nie wiem, jak to nawet traktować, czy to jest pozytywne, czy negatywne, bo
De facto od 2009 roku, od czasu skończenia szkoły, pracuję cały czas tak samo. Tak. W sensie rzetelnie, przygotowuję się, gram. Wszędzie staram się dać 100%. Myślę, że nie ma. Mówisz teraz, kurde, jak majster, tak, który wiesz, tak, zrobiłem panu tą kuchnię, najlepiej jak potrafię, jak podoba mi się. Na ten czas. Tak mogłem, to, tak majster, umiem. Tak, tak. Na tyle mnie było w tym momencie. I takie mam poczucie, no i że to robię, a teraz tak. Jedna rola wychodzi, że wszyscy o niej mówią, a jedna jest, że nikt o niej nie mówi, nie? I mam takie, bardzo to jest dziwne, bo to ja nie czuję, że ja zrobiłem coś wyjątkowego w stosunku do tego, co robię, a jednak tu wszyscy mówią, że jest wyjątkowe, a tam wszędzie było, no robił coś, nie? No dobra, ale jak ci z tym? Co to no nie wiem, mówię, że to jest, że jeśli chodzi o, znaczy to kolejny dowód chyba na to, że to nie ma się w ogóle co przejmować razem. Tylko po prostu robić. Tylko swoje robić. Tak, no, jak ten majster, to trochę mi się tak podobało. Tak, no tak, idę, tak, przyszedłem. No. Kurczę, lepsze, no, pani kuchni nie postawię. No. Słuchaj, ale to ci powiem, bo ja tam, wiesz, no, boksuję od 10 lat i pamiętam, tak, że miałem taką sytuację, że właśnie przychodzi taki chłopak na boks, normalny, wiesz, koleżka, znaczy teraz już nie, bo ja to byłem jeszcze w innym klubie gdzieś tam sprzed laty. Mhm. I ja go pytam, ty, słuchaj, za 2 dni mam premierę swojego monologu, wiesz, w teatrze. Mhm. Kurczę, powiedz mi coś ty, jakąś taką wskazówkę. I on mi właśnie taką robociarską wskazówkę dał, tak, wiesz. No. Mówi, słuchaj, idziesz, robisz to, bo to umiesz, to jest twoje życie, do czegoś innego nie zostajesz stworzony, więc idziesz i to robisz. I słuchaj, wiesz, że mi to bardzo często przychodzi do głowy przed jakimiś takimi rzeczami, że żeby właśnie nie przefilozofować, nie przepsychoterapeutyzować, no tak, tylko po prostu idziesz, robisz, to jest twoje życie. No dobrze, komuś się nie spodoba. No. To jest jedno. Dwa, że to ta zdobycz z terapii, żeby móc o sobie powiedzieć, że jest się dobrym w tym, co się robi. To dla mnie jeszcze mam z tym problem, ale już jestem blisko, żeby to osiągnąć, żeby w ogóle powiedzieć, że jestem dobry. No, znaczy, i a ty jeszcze o sobie tak nie jesteś w stanie powiedzieć? Jesteś bardzo dobry. Nie, bo to nie była kwestia tego, czy ja, tylko żebym ja to powiedział, ja w to wierzył. A to, że ja sobie powiem, to jest inna sprawa. A, dobra. A żebym ja w to uwierzył. Ale co ma być składową? Kolejna nagroda? No i właśnie, ja nie wiedziałem, co jest składową i ja nie potrafiłem do tego dojść, a terapia mi też pomogła, że mówię, dobra, czy ty potrafisz, czy masz narzędzia? Tak. Czy ty potrafisz zrobić to, to i to? Czyli nawet technicznie też rozłożenie tego zawodu, który wszyscy mówią, nie da się go technicznie rozłożyć, bo to jest przecież ulotność. No pewna. Dużo tak, tak. Tak, ale nie, to jesteś w stanie rozłożyć. Czy stajesz w miejscu, czy jesteś powtarzalny, na przykład kamerowo, czy zapamiętujesz tekst, czy potrafisz wyzwolić konkretną emocję, jaką chcesz, nie? Czy potrafisz kolorować, czy potrafisz to dźwięk. To jesteś w stanie i mam poczucie, że jeśli ja sobie odpowiedziałem, że tak to umiem, no to mogę powiedzieć, że jestem dobry. Ale kurczę, czy jestem ponad to, w sensie, czy jestem wybitny, czy coś, nie wiem, ale też już nie mam czegoś takiego, że mi jest to potrzebne. Znaczy mi to, że jestem dobry, wystarczy, żeby dalej pracować i robić swoje, nie? Słuchaj, a jak wytłumaczysz fenomen filmów o więzieniu, czy mówię tutaj o skazanej, że nagle tak jakby Polacy zauważyli, że są więzienia i że można tam wejść z kamerą i zacząć robić filmy o tych więzieniach? Czy na przykład serial, mówię o skazanej? Nie wiem, sukcesem skazanej chyba przede wszystkim jest gra aktorska, akurat tutaj mocno tak czuję. Bo Agata Kulesza po prostu tam robi wspaniałą robotę, ale myślę, że cały ten anturaż, wszystkie dziewczyny, które są jej współdzielącymi cele koleżankami, to są po prostu świetne aktorki. I to było też, ja uważam, że sukces dobrych filmów też za granicą, filmów oraz seriali, polega na tym, że ten drugi, drugi plan, czyli albo te wszystkie role niegłówne, to często są ludzie nieopatrzeni twarzowo, ale kurczę dobrze, nie? Tak. A u nas ostatnio był taki czas, że nawet te epizody fajnie jakby poobsadzać jakimiś takimi twarzami, nie? Ta twarz, ale te twarze nic nie niosły ze sobą, nie? I nie chciało im się czasami też robić tych fajnych epizodów. I że to jest szansa też dla wielu, prawda? Absolutnie. A tutaj po prostu nie wszystkie były znane na starcie, ale po prostu niesamowitą robotę zrobiły i to się po prostu dobrze ogląda. A to czy to o więzieniu? No nie wiem, no już tam za granicą były jakieś tam Orange is the New Black czy coś takiego, więc to zaczęło. Myślę, że historia tylko i wyłącznie dźwiga. To możesz zrobić o zakładach mięsnych. Dokładnie, zakładach mięsnych czy a gdzie o znalazłeś, jeży. Gdzie znalazłeś takiego typa jak Bartłomiej Penis Dworak? Chodzi o typy... No,
o typa. Znaczy przede wszystkim to... Ja miałem na początku tak, bo scenarzystki to są kobiety, nie? Aha. Ja na pierwszym spotkaniu, pamiętam, jak usiedliśmy w TVN-ie, to było takie... przepraszam, czy tylko ja to widzę, że nie ma tutaj żadnego mężczyzny, który miałby choć jakieś pozytywne cechy. Tam nie ma żadnego, który tak. by po prostu nie dołował, nie? Albo te dziewczyny są przez tych facetów, a nawet ci faceci, co mają niby być strażnikami w więzieniu, też są niefajni. I ja mówię, no to kurde, no, nie jestem oczywiście takim, że muszę koniecznie obronić postać, ale mam takie, kurde, no nie daliście tu żadnych szans nawet, nie? No to nie ma nic po prostu, poza tym, że on jest po prostu z gruntu moralnie zły. Tak. Tutaj ma na boku inną kobietę, tutaj coś ściemnia tej żonie, nie wiadomo w ogóle w jakiej sprawie, no zróbmy coś z tym. On jest szefem tego więzienia. Tak, był szefem w pierwszym sezonie, nie? I ja mówię, no to coś, kurde, nie wiem, no to jest bardzo ciężka sprawa, nie? No ale potem sobie tak pomyślałem, kurczę, no ale może właśnie to jest coś, co trzeba zrobić, żeby było to odbicie, no, tych innych postaci, nie? Ale później, jak się okazało, no to dziewczyny zaczęły też pisać trochę, że jednak mu zależy, że tak. ta żona to jest właściwa miłość, a tutaj tak. po prostu, no, nie jest w stanie powstrzymać chuci. Z drugiej strony gdzieś ta potrzeba ojcostwa jest w nim wielka, więc myślę, że to dziecko się pojawia w ogóle jesteśmy w zdjęciach do trzeciego sezonu, więc, no właśnie, więc tam są że jednak chce być chociaż na jakimś podłożu dobry, no i tak. chce być dobrym ojcem, nie? No to jakby to, więc to fajnie się tam rozwija ta postać, ale okay. gdzie ja go znalazłem, nie mam pojęcia, to jest, on się po prostu tak o, a Tomek, a co w tobie zmieniło ojcostwo? No wszystko. Przede wszystkim no to, że pozycjonowanie rzeczy w życiu, które są ważne, a które są nieważne, no bo zawsze miałem jakąś, każdy ma jakąś hierarchię, co tam jest ważne. Myślę, że praca u mnie była na pierwszym miejscu chyba. Hierarchia wartości, obowiązki, tak jak w piosence. Tak, przyjemność. Faktofoniki. Tylko po podróż do przeszłości. Mam tak, że teraz jest Tosia na pierwszym miejscu. Z Tosią przyszła też druga rzecz ważna chyba, czyli w ogóle rodzina, czyli też moja żona, którą mam krócej, ale z którą jestem de facto 15 lat. W grudniu mieliśmy 15 lat, więc też troszkę czasu to jest, jak na dzisiejsze standardy, że tak powiem. Jak uczciliście 15 rocznicę? No nie wiem, pewnie się pokłóciliśmy. Słuchaj, właśnie my jesteśmy w trakcie kłótni z moją żoną o 30. rocznicę, bo w tym roku mamy. I słuchaj, jest jakieś po prostu poważne spięcie, bo ja tutaj coś robota, że ja nie wiem, czy ja w kwietniu dam radę, czy coś. No i jest, że ona ma już dosyć, że opadają jej ręce, że ona chciała coś fajnego, a ja czuję, że coś musi być specjalnego. Jest stary, ciężko. Nawet nie wiem, jak dzisiaj w ogóle wrócę do domu. No. To są ciężkie, no życzę ci powodzenia. Wiesz, bo 15 była z przytupem, teraz 30, kurczę, też powinna być, a tu nagle się okazuje, że wiesz, no, czasy ciężkie. Po prostu, wiesz, no. Może, wiesz, musisz iść do Fame MMA 18. Kurde, wiesz, że najgorsze coś... to jest to, że tak, nie chcę iść do Fame MMA z pierwszego, tak. Ja we mnie jest pęknięcie, bo tak, wiem, że to są dobre pieniądze. Wiem, że bym ich wszystkich, kurde, tam załatwił. No wiadomo. Trenuję od 12 lat boks. Ale nawet wzrokiem. Myślę sobie, żebym przewrócił ich wzrokiem, ale z drugiej strony wiem, że to jest barachło i to mi się strasznie nie podoba. Tak, no to też mi Rozumiesz? Się podoba. To jest właśnie to, co też mnie odstrasza, że to spromowanie patologii. Tak, i absolutnie, słuchaj, boks uważam za poważną dyscyplinę i naprawdę fajną i robiącą coś z głową. Czasami niestety dosłownie. No czasami. To jednak mam tak serio podejście do tego, że nawet chciałbym, sztuką. Żeby oni do mnie zadzwonili, żebym mógł im odmówić i powiedzieć to, co o nich sądzę. Wiesz? Naprawdę. Ale niestety nie dzwonią. Ale to też jest coś, co się wydarza, kiedy... ja na przykład byłem taki bardzo na konfrontację nastawiony z tymi przemocowcami kiedyś. A, no jak właśnie, doszedłem do tego, że jest przemoc, doszedłem do tego, kto ją robi i wiem, jak pierwsze ofiary do mnie przychodziły, mówi, ale ten i ten zrobił tak i tak. Ja byłem strasznie nastawiony bojowo, że ja teraz wygarnę i ja będę to w ogóle leczył. Pierwszy będę ten, co będzie w ogóle czyścił. No niestety nie można się ubierać. I okazuje się, że przez to, że masz to w głowie, i taką pewność siebie, że to wyleczysz, to nikt już do ciebie nie podchodził.
Oni z daleka cię omijali po prostu. Do ciebie nie dzwonią, bo wiedzą, że im wygarniesz, a ja do mnie nie podchodzili, bo oni wiedzieli, że też będzie konfrontacja i będzie po prostu kawa na ławę, uciekaj. No i... Właśnie. Więc my pójdziemy tam, Tomek, powiemy, żeby uciekali i nagle wszyscy się rozbiegną. Słuchaj, dobra, Tomek, bieg przez szybkie pytania. Najlepszy film o więzieniu, dziejący się w więzieniu. Słuchaj, jest taki trzyodcinkowy miniserial na HBO, to się nazywa... Kurde, wiem, z tym, z Seanem Beanem. Seanem tak. Seanem Beanem. Jak to się nazywa? Kurde. Sprawa... Time? Time. Chyba. Dobra, wiem. Time, świetne. Nieskazana? No jeszcze skazani na Shawshank. A, no właśnie, skazana na Shawshank. Dobra. Ile masz par spodni? Myślę, że... A takie, w które wchodzę? Dobra. Czy te, które mam z osiemnastki jeszcze, nie ale... W dresowe wchodzisz, wiesz, bo... Dresowe mam z dwie pary i takich... Ale teraz chudne znowu, więc te, które czekały 10 lat, to się doczekają. Czyli Bodo 2? To nie jest. Bodo wraca. Bodo będzie mniej niż Bodo. To jest... Dobra. Wrócimy mniej. Czyli nie Bodo, ale wręcz Body. Wrócimy silniejsi. Body wrócą. Body, dobra. Masz jakiś sekretny przepis na coś? Sekretny przepis na coś? Nie, nie. Ja nie, też w terapii mi powiedziałem, że nie mogę sekretów trzymać. Dobra, najlepszy prezent, jaki kiedykolwiek dostałeś? Klocki Lego. Kurczę, a jaki byś chciał dostać, a jeszcze nie dostałeś? Klocki Lego. Dobra. Czego żałujesz? Niczego nie żałuję, no. W skali od 1 do 10, jak bardzo lubisz być sam? Ta teraz powiedziałem dużo o rodzinie, teraz powiem, że 10 no bez sensu. Dobra. Lubię być sam, lubię. Umiem być sam, o inaczej, umiem być sam. Ja nie. Na co wydajesz najwięcej pieniędzy? Nie wiem, na rodzinę, w sensie na tosie. Nie na siebie. Co sprawia, że czujesz, że żyjesz? No to co robię, że jestem szczęśliwy tu, gdzie jestem. Za co powinien ci dziękować ciągle Dorociński? Dorociński, no mógłby mi podziękować za... Nie, no co ty, nie, za nic nie musi mi dziękować. Ale podobno za rolę w Gambicie, no. No w Gambicie podobno, znaczy pomogłem mu po prostu zastępstwem, ale Marcin nie musi... Marcin jest po prostu swój chłop, ja się strasznie cieszę z tego, co on w ogóle osiąga teraz. Super. I to jest niebywałe, jak on napisał ten list taki, w którym tyle castingów, co on tam przegrał, taki na Facebooku zamieścił, tak, że tak. A teraz gra w Mission Impossible. To jest po prostu przecudowna historia, ja myślę, że o tym w ogóle film powinien być. I wtedy, no mógłby szepnąć, że ja mogę zagrać do rodziny. Kurczę, no. Wiesz, on mi też imponuje, lubię jego aktorstwo i w ogóle lubię go, nie znam go, ale lubię go. Nie, ja też go nie znam mocno, ale to jest wspaniały człowiek, na planie kumpel. Ale ty też masz dobre opinie. Na wszystko zapracował sam, to jestem przekonany, że on po prostu ciężką, rzetelną pracą, to nawet Agata Kulesza ostatnio, gdzieś tam z nią rozmawiałem i też mu właśnie, powiedziała właśnie o nim, że on po prostu, on to swoim uparciem, samozaparciem, dążeniem po prostu do czegoś, co tam sobie te cele wyznaczył wysoko. Wiesz co, jemu kurczę nie widać, jak bardzo mu zależy. Tak. Prawda? To znaczy, bo widzisz, bo po tej drodze, co on powiedział, że on tam 1000 czy ileś tam castingów nagrał tego, no to już nie ma czegoś takiego jak przy pierwszym, że strasznie mi zależy, czy będzie. To masz 1000 odmów. To jest, chyba to jest właśnie taka dorosłość i doświadczeniowa dorosłość. Ja jestem taki, że jak właśnie mi coś takiego, że casting, że nagraj, co ty potrafisz, to ja się trochę obrażam. Wiesz, bo ja... A to masz słowo. No ale cholera. Kim jesteś ty, jakim Marcin? No. Nie! Kurde, słuchaj, to masz prawo się. Ale ty też masz dobre notowania. Mówią o tobie Szuszu. Mówią, że ty jesteś porządny gość. Mówią, bo nie potrafię wymówić nazwiska, dlatego. Nie, to się śmieję, ale. Kumpel, który to wymyślił, to nie wiem z jakim miał powodki, ale zresztą reżyser znany obecnie, Piotr Domalewski, Cichej Nocy reżyser. Tak. To jest mój przyjaciel, który właśnie Szuszu wymyślił, no ale to też Tomasz Szuchart, więc to się po prostu... Ale przyznaj, ile razy słyszysz, bo ode mnie to też usłyszałeś. Co usłyszałeś? Powiedz. Co ja usłyszałem? Na początku. Nie, ale ty powiedziałeś, czy to jest dobre, że się tak wymawia i powiedziałeś dobrze. No właśnie. To jest różnica, bo ja najczęściej słyszę, że nie pytają się, jak się wymawia i mówią źle. Czy co na przykład mówią? No Szuszart, no różnie. Szuszart to powiedziała Ewa Wiśniewska, jak mi nagrodę wręczała Szuszart. W Gdyni. Szuszart. No, no najczęściej chyba Szuszart. A próbuję jakoś tak na przykład z niemiecka trochę powiedzieć? A nie wiem. Ja już mam wersję na angielski. Jak no. Kiedyś ten to mam Sack Art.
Sack art, czyli sztuka, która się. Dobra, tak? Dobra, nie. Ale nie, ale często słyszysz, panie Tomku, przed wywiadem, jak się wymawia nazwisko? Nie, coraz rzadziej. Czasami, widzisz, no, są osoby, które się przygotują i wiedzą właśnie. Kurde, ale ja się przygotowałem, ale mimo to... Nie, nie, śmieję się. Bo wiesz co, wiesz, jakich Tomków jest w Polsce najwięcej aktorów? Tomek Stockinger, Tomek Schimshiner i Tomek Schuchart. Tomek Schuchart, no jeszcze nie, to też. Ale w ogóle powinniście zrobić kiedyś taką, wiesz, że Stockinger, Schimshiner i jeszcze Strasburg. Burger i taka, wiesz, jakiś taki gang, wiesz. No. Tak, tak. Tomku, bardzo dziękuję za rozmowę. Również. Super rozmowa. Dzięki wielkie. Mam nadzieję, czyli co złego to nie ja. Nie, wszystko co dobrego to ty. I jak to mówisz? Wchodzę, robię to najlepiej jak potrafię. Tak. Tomek Szuchart, bardzo dziękuję, Tomku. Dzięki wielkie.